Jego budowa miała zostać odłożona w czasie, jednak dzięki kompromisowi radnych w Nowym Sączu powstanie kryte lodowisko. Wycofania z projektu budżetu tej inwestycji chcieli radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, którzy uznali, że obecnie ważniejsze jest przeznaczenie środków na poprawę bezpieczeństwa na sądeckich ulicach, a budowa krytego lodowiska może jeszcze poczekać. Jeszcze podczas wtorkowej sesji radny Krzysztof Głuc przekonywał, że profesjonalny obiekt można wybudować ze środków pochodzących z programu dla gmin górskich, a Nowy Sącz może otrzymać 8 milionów złotych. Na inwestycje szeroko rozumiane, turystyczne, rekreacyjne, takie, które zachęcają do uprawiania turystyki, sportu, rekreacji i pozwalają też przyciągać osoby do miasta. Ja na którejś z konferencji zaproponowałem, żebyśmy zbudowali lodowisko, które naprawdę będzie dobrym lodowiskiem. I jako przykład podał profesjonalne lodowisko, które powstało w Starej Lubowli. 1 600 000 euro netto to jest lodowisko, które zostało oddane rok temu w Starej Lubowni. Kwota niecałych 7 milionów netto, brutto to wychodzi 8 milionów 400, nieco ponad 8 milionów 400 tysięcy. Trybuna może pomieścić 200 osób, wymiary są zgodne z przepisami międzynarodowych organizacji. Czyż nie warto zatem postarać się o te środki i wybudować coś, co ma naprawdę sens długoterminowy i pozwoli oddziaływać na środowiska sportowe. Z kolei wiceprezydent Artur Bochenek przypomniał, że miasto ma już gotowy projekt na budowę obiektu obok hali Mosir. Inwestycja pod nazwą budowa krytego lodowiska w Nowym Sączu jest już w fazie, końcowej fazie realizacji. Jest gotowy projekt budowlany, na który miasto wydało około 100 tysięcy złotych. Mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony jest przetarg, którego rozstrzygnięcie jest na dniach. De facto, gdyby były pieniądze, możemy podpisywać umowę, a harmonogram realizacji zadania przewiduje, że byłoby ono wykonane w trzecim kwartale roku 2021. Ostatecznie radni większością głosów przegłosowali przesunięcie środków z budowy lodowiska na remonty ulic i chodników. Jednak kontynuacja wtorkowej sesji Rady Miasta przyniosła nieoczekiwany zwrot sytuacji, a radnym udało się dojść do kompromisu. Bardzo dziękuję za tą chwilę, którą mieliśmy na to, żeby móc się spotkać w gronie przewodniczących klubów radnych wraz z panią skarbnik, z Wydziałem Księgowym, przeanalizować poprawki zarówno klubów PiS Wybieram Nowy Sącz, jak i zmiany w budżecie zaproponowane przez prezydenta i osiągnąć pewien kompromis podczas negocjacji dość ostrych, ale wszyscy wyszliśmy lekko niezadowoleni. Bo jak to zwykle z kompromisem bywa, nikt nie jest zadowolony do końca. W efekcie w Nowym Sączu powstanie jeszcze w tym roku kryte lodowisko obok obiektu Mosiru, a do budżetu udało się wpisać inwestycje, o które wnioskował klub PiS Wybieram Nowy Sącz, czyli m.in. budowę chodnika przy ulicy Tarnowskiej i Świętej Heleny oraz przebudowę ulicy Obłazy.